O, to i kolejny odcinek ze Skyforce'a. Próbujemy tutaj rozwalić obóz mrocznych elfów. Tylko napotkaliśmy lekki problem, powiedzmy. Problemem są goście, którzy rzucają śmiercią bez opamiętania. Fight, men! Dobra, zmarnowaliście panowie śmierć, więc teraz jesteście zdani na moją łaskę. Wręcz mistrzami nie są, więc spokojnie ich załatwimy. Fight, men! Dobra, na luzie. Fajnie, wykorzystaliśmy Lenę jako tutaj naszą żywą tarczę. Oni mogą tylko raz rzucić śmierć na dosyć długi czas, więc to jest dobre. Dobra, a tutaj jakieś obwarowania. Dobra. I zacznijmy rozwalać im te budynki, żeby co by się nie respili. Tutaj nie ma tych przewalonych wieży już, więc jest okej. Dobra, te wieże nie są aż tak groźne. Natomiast i tak przyda się zaraz jakieś leczenie. Żeby się nie zrespił go ze śmiercią i nam nie walnął śmiercią zaraz. Nie, zrespili się goście, ale ci słabsi. Dobra, podleczę się i rozwalmy te wieżyczki. For freedom! Kozaurum. Dobra, jest okej. No panowie, jak to idzie? No, jeszcze trochę tych wieżyczek się przyda. Całkiem niewiele jest tych wieżkuszniczych. Tutaj musimy powstrzymywać. No te trole to swoją drogą, ale te wilkołaki są cięższe. One atakują tylko w nocy. No nie chce się mi się wracać na awatarem. Co noc, żeby bronić tutaj jako miejsca. Hipno zadziała. Dobrze. I zostawimy tutaj na obronę pewnie kilku. Jak tam teraz? Nie no, zróbmy więcej tych zbrojnych. Killerów też możemy porobić. Dobra, i sprawdźmy jeszcze, jak tutaj się ma sytuacja przed tą bramą. Czy tu jest jakiś obóz jeszcze? Chyba nie. Aczkolwiek dla pewności zobaczymy. Nie, tu jest tylko takie przejście. Dobra, super. No jeszcze chodź tak bliżej, żeby odkryć tutaj całość. Dobra. Tu już nic nie ma, więc możemy iść na trolle. Weźmy tą naszą, weźmy naszą ekipę oprócz robotników. Wy sobie tutaj coś pobudujcie. Niech będzie. Ile was tu jest? 36. Ciekawy jestem, czy damy sobie radę taką liczbą. Sporo healerów mamy. To jest na plus, na pewno. Ale troli pewnie jest cała masa, więc to jest na minus. Ci coś się opierają w hipnozie troszeczkę. Dobra, ale wyłączmy aurę, bo teraz będziemy bez many. Mamy trzymać aurę. Dobra, jakoś nam to idzie. Ci mocarze są problematyczni dla naszych wojsk. Ale to nic. Chodźmy tutaj. Oni nie chodzą prawą stroną, tylko lewą, więc pójdziemy lewą stroną. My także. Dobra, zacznijcie tu jeszcze coś budować. Chodźmy więc tędy. O, przy okazji pójdziemy tam do tej wioski. Chociaż nie wiem już... No nie, to się dopiero dzień zaczyna, a nie kończy. No, więc okej. My pójdziemy do wiochy, a wy spróbujecie rozwalić ten skałomiot.
Dobra, weźmiemy tak. Was z bohaterem i was bez bohatera. O, tak was skupujemy. Idźcie tam pod ten skałomet. A my obczajmy, co tutaj się z wami dzieje. Nie ma Man Hero, więc szkoda. Zagadajmy z tym typem. Get out. What's wrong? When the sun sets, as soon as the moon has no magic, no prayer can lift this. Momento, momento, jeszcze chwilę. O, tutaj leci trochę. Dobra, ale myślę, że dacie sobie radę. Więc pogadajmy z nim. What do you know about? It began when Kerem, our blacksmith, disappeared. Przy tej Arii stał. One day, and when night fell, the curse hit us. None of us may have aged. All we have left is the hunt. Dobra. Więc pójdziemy pogadać z tym typem. Jak wam tu idzie? Nieźle wam idzie tak naprawdę. Dużo healerów to dobrze. Jak się okazuje. Dobra. Możemy sobie zwiększyć limit. Super. Zróbmy paru takich. I healerów jeszcze ze dwóch. Weźmy, ja wiem, czy brać tych mentatów. Nie mamy zbyt wiele Arii też. Idziemy zagadać z tym typem. Może zaczniemy podchodzić ci bliżej, co? Też bez bohatera nie chciałbym tam atakować tego obozu. Tu widzę, jest ich masa. Ale podejść możemy. Z gościem zagadamy oczywiście. W sumie tu lecą kolejni, więc wy możecie dołączyć. Przyda się lekkie wsparcie. Wygoście sobie. No jest już trochę tych wieżyczek. Powiedzmy, że zrobimy jeszcze z jedną. Dobra, pogadajmy z gościem tutaj. Czyż bym nie pogadał dostatecznie z gościem? Tam było tylko, żeby odejść. Dobra, ale niestety muszę zakończyć odcinek, taka nietypowa sytuacja. Trzymajcie się, pa.